Siemanko, z tej strony Seba, to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was. W dzisiejszym odcinku do wygrania macie widzowie 20 Paysafe Carda. Jeśli chcecie wygrać, standardowo film musi być obejrzany do końca, zostawiony łapka w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem oraz komentarz i te 20 PSC będzie tylko dla pierwszych 70 osób, które zostawią łapkę w górę, komentarz i obejrzą właśnie film do końca. No ponieważ no już 71 komentarz nie będzie się liczył, dlatego kto pierwszy ten lepszy, zapraszam serdecznie. Wbijajcie w zdrowie pierwszy link w opisie, pod moim kodzikiem macie procent do wpłaty na jakieś dropie, a możecie wpłacić każdą metodą, a ja nie przedłużam i jako, że już tak naprawdę zaczęły się oficjalne wakacje, to będziemy sobie otwierać takie właśnie wakacyjne skrzynki typu słoneczne, typu jakieś tutaj, no takie skrzynki związane z wakacjami. Widzowie, na przykład jest skrzyneczka wakacyjna, to od niej sobie zaczniemy, dwie takie skrzynki, 73 zł, lecą w ruch i zobaczymy, co my tutaj trafimy. O kurczę, no jakby tu było obok, byłoby całkiem niesamowicie drogo, ale tutaj mam tylko 42 zł, także tutaj troszkę gorzej. Zobaczymy, zobaczymy, czy uda się zarobić. Wpiszmy waka. No i mamy kolejną wakację, 25% profitu. No i myślę, że trzy takie skrzynki otworzymy. No i mam nadzieję, że chociaż jeden itemek na 25% siądzie. I no i nawet dwa itemki, to te itemki wydaje mi się, że nawet z wyższej półki, bo mamy 330 zł. Czyli ponad 200 profitu. Okej. Tak, możemy zaczynać materiał. Bardzo, bardzo fajnie. Lecimy dalej. Mamy jeszcze skrzyneczkę, widzowie, letnią. 30% profitu. No i tutaj jest większy profit. Oczywiście droższa, znaczy większa szansa. Oczywiście droższa skrzynka. Otwieramy dwie takie. 30% szans na otwarcie. No fajnie by było, gdyby się udało coś trafić. No tutaj niestety nie oddało, ale no otworzę jeszcze jedną taką skrzynkę i zobaczymy, co uda się tutaj trafić. O kurczę, no i znowu dwa itemki, które totalnie nie oddają. No jak na razie jest ok, no nie będę narzekał. Przejdźmy sobie do skrzyneczki chill out i otwórzmy cztery takie skrzynki i będziemy mieli stówkę właśnie w tym momencie do wydania. No i może jakiś nożek, fajnie by było. Nie ma noża, ale jest naprawdę dobrze, bo sama ta N4 wydaje mi się, że zwróci skrzynkę. Dokładnie tak, ona jest z Tatraku, widzowie, field tested, 221 zł. No i takie filmy, takie skrzynki to ja szanuję, otworzę jeszcze cztery. No kurczę, w końcu widzowie jakiś filmik, w którym ze skrzynek bardzo fajnie oddaje i po raz kolejny jest N4 Guardian. Mam nadzieję, że będzie w podobnym stanie, no tym razem w stanie gorszym, ale nie ma tragedii, bo jesteśmy na plus. Czyli no, nie może być tragedii, bo jest naprawdę dobrze, także bardzo fajnie, o to chodzi. No i lecimy ze skrzyneczką przygody, 98 zł za jedno otwarcie. No i zobaczymy, co uda się tutaj trafić. Jest P90 Asimov, no to na pewno skrzynki nie zwróci, bo on kosztuje 23 zł, ale otworzymy sobie jeszcze jedną. Najdroższy item w tej skrzynce może kosztować aż 2000 zł, także fajnie by było na przykład go trafić, no ale trafiamy AK Redline, zależy w jakim stanie. Well worn, 57 zł. No dobra, no to jeszcze jedna niech będzie taka skrzyneczka. No i zobaczymy, co tutaj będzie. Oj, myślałem, że ta wupka. No jestem czwóra Cyrex. No ta skrzynka, no nie oddała, widzowie. Niestety nie oddała. Przejdźmy sobie do eventu, bo pamiętajcie, że cały czas trwa event. Możecie wygrywać sobie kozackie skiny. Ja sobie zrobię tak, że zdrapię sobie, znaczy zakręcę sobie ruletką i zobaczymy, co tutaj poleci. I no niestety nie mamy trzech w rzędzie, także tutaj jest dupa. Otworzymy sobie jeszcze raz, zakręcimy. I tym razem mamy trzy kryształy czerwone, no 28 groszy, no to jest słabiutko. Ale zawsze coś, nie ma co narzekać. O, tutaj mamy już na przykład 3 złote, bardzo, bardzo fajnie, bo zawsze to itemek, który możecie od razu sobie wypłacić, albo przegrać go. Albo pomnożyć na upgraderze jakimś, czy coś w tym stylu. No, tutaj było 28 groszy po raz kolejny. No i zobaczcie, znowu mamy w rzędzie i mamy 40 groszy, zawsze to coś. No i resztę wrzucimy sobie na Future Dreamsa. 9815 sobie wrzucimy. Próbujemy sobie uciec i o, i jeszcze siat itemek za 30 zł. No naprawdę, dzisiaj filmik bardzo fajny, wszystko czego dotknę zamienię się w kozackiego skina. Także bardzo fajnie. Jeszcze, żeby upgrade'y się działy, to byłbym w ogóle już zadowolony. No i ten upgrade, widzowie, ten upgrade siada. Let's go! Mamy Famasika za 86 zł.
Bardzo fajnie, naprawdę bardzo fajnie. W tym momencie w EQ mam ponad 1100 zł, także jest naprawdę fajny profit. Zrobię jeszcze 2 upgrade'y i kończę ten filmik, żeby nie być pazernym, żeby nie przegrać. Razy dwa znowu dam lewą stronę. No i to znowu siada, już widzę jak to się kręci. No kurczę, są wakacje widzowie, letnie skrzynki totalnie oddają, upgrader oddaje. No to zróbmy sobie jeszcze ostatni upgrade, na razy 1,5. A niech jest prawa strona. Aha, tego itemka nie ma chyba. No to weźmiemy sobie tego kałaszka. Oj. Oj, 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 oj. No kurczę, to nie siadło. No i teraz się zastanawiam. Dobra. Jeszcze raz, prawa strona. O nie. Nie! Ej, widzowie! Nigdy nie chwalcie dnia przed zachodem słońca. O kurde, ile w tym momencie mam? 700 zł. Dobra. All in lecę. Nie wierzę. Nie wierzę, co ja teraz zrobiłem. Nie róbcie tak nigdy, widzowie. Nie róbcie tak nigdy. To jest niesamowity pech. Niesamowity pech. No cóż, zostawcie łapkę w górę. Nie grajcie tak jak ja. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i na razie.